Cześć, nazywam się Artur Rojek, a to jest SK Rock. Wiesz co, nie pamiętam, jak debiutowałem po raz pierwszy, więc to było dawno temu. Okej, jestem takim debiutantem z doświadczeniem. To jest taki debiut połowiczny trochę. Z jednej strony pierwsza płyta, którą podpisuję w pełni swoim imieniem i nazwiskiem, z drugiej strony bagaż doświadczeń, który mam ze sobą. Generalnie czuję się dobrze. Wydaje mi się, że akurat doświadczenia zawsze pomagają, kiedy się nadmiernie egzaltujesz czymś. Wydaje ci się, że coś jest mega dobre, a doświadczenie podpowiada ci, żebyś trochę wyluzował i poczekał i posłuchał tego jutro. I to jest taka rzecz, która bardzo pomaga w pracy, bo daje ci jakiś dystans. I też pomaga w tym, żeby pomysły, które realizujesz, były bardziej przemyślane, bardziej przefiltrowane przez twoje prawdziwe uczucia. Były różne chwile. Były takie chwile, w których mocno się cieszyłem i byłem nakręcony. Były chwile, w których wątpiłem i nie byłem zadowolony. Odbywaliśmy z Bartkiem Dziedzicem często takie dyskusje, bo każdy z nas miał jakieś oczekiwania w stosunku do siebie nawzajem. Czasami okazywało się, że te oczekiwania się trochę nasze rozmijały, więc trzeba było usiąść i pogadać. I takie szczere, poważne rozmowy pomagały przejść przez ten taki słabszy etap. No, różne temu towarzyszyły emocje. To był czas 2 lat, więc trudno byłoby mi powiedzieć, że to był tylko czas wiecznego zadowolenia. To też był czas różnych zwątpień. Bartek jako producent jest osobą mocno osadzoną w elektronice, aczkolwiek też doceniającą osiągnięcia muzyki gitarowej. I też osobą, która umiejętnie łączy te elementy. Natomiast on jest takim producentem bardzo estetycznym, on lubi dobry sound. Ja byłem od takiego śmieciowego brzmienia, więc kiedy on mi puszczał produkcję Underworld, to ja mu wtedy puszczałem na przykład produkcję Mikachu. I tak szukaliśmy tutaj jakiegoś wspólnego środka. Ja też mam jakąś swoją określoną charakterystykę, określoną taką osobowość artystyczną, która też tym piosenką nadawała jakiegoś kierunku. I nawet jeżeli chcieliśmy zrobić coś takiego bardzo hej do przodu, to brzmienie mojego głosu, czy też teksty, które ja piszę, osadzały tę piosenkę zupełnie inaczej. Piosenka Bexa na przykład, która w pierwszym momencie miała być taką piosenką bardzo rzeźką, to w momencie, kiedy napisałem tekst, to okazało się, że to ona nie może być taka rzeźka, bo ten tekst jest za mocny. Więc moc tego tekstu spowodowała, że musieliśmy zmienić trochę rytm tej piosenki. Pomimo tego, że tempo było takie samo, to nagle piosenka rzeźka przestała być. Rzeźka stała się takim poważnym songiem. I tak było przy wielu wypadkach. Myślę, że taką rzeczą, z której jestem bardzo zadowolony jakby podczas tego nagrywania płyty, to jest sposób wymyślania melodii do wokali. Ja to już kilka razy mówiłem, ale to była pierwsza taka sytuacja, gdzie improwizowałem dużo. To nie było tak, że ja wymyślałem melodię, dostając jakiś materiał muzyczny, mając w rękach jakiś materiał muzyczny, siedziałem i godzinami wymyślałem melodię, albo myślałem, że tu zaśpiewam tak, tu tak, tylko śpiewałem to od razu, bez myślenia o tym. I te nasze improwizacyjne prace w studiu kończyły się tym, że wycinaliśmy z tych improwizacji najciekawsze momenty i łączyliśmy je ze sobą, co powodowało, że budowaliśmy bardzo zaskakujące melodie. I ja na tej płycie śpiewam tak, jak nie śpiewałem kiedyś. Więcej jest rytmu w tym śpiewaniu, a mniej jest takich płynnych, przechodzących łagodnie melodii. Słychać to w Beksie, słychać to w piosence Krótkie momenty skupienia, czy To co będzie. Tam jest dużo rytmu w wokalu, co wynika właśnie z moich improwizacji. No, mam 42 lata. Mam za sobą 20 lat kariery z zespołem Mysłowic, 2 lata przerwy i przed sobą nową drogę, jaką jest płyta solowa.
jestem dzisiaj człowiekiem, który niesie z sobą jakieś doświadczenie, jakieś przeżycia, ale też człowiekiem, który ciągle widzi nowe możliwości i staram się je realizować. Tak, tak. No, nie wyglądam, ale... Ale jestem, pomimo tego, że piszę takie, a nie inne teksty, to jestem na co dzień bardzo zadowolonym, szczęśliwym człowiekiem. Myślę, że akurat ten teren, w którym się artystycznie poruszam zawodowo, jest takim terenem, w którym akurat mogę opowiedzieć o innych rzeczach, ale na co dzień to ja nie męczę tego tematu tak długo.